witamy Państwa serdecznie. No dzisiaj, gdy mamy już 22 czerwca, to możemy porozmawiać o bardzo ciekawych rzeczach, o korygowaniu się wzajemnym, przyjmowaniu pokornym też pouczeń, bo na przykład, proszę Państwa, tak jak Janina Paradowska mówi w Radiu Tok FM, polityka, 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 no to przecież jaka polityka? To mówmy polityka. I teraz mówię, że jakiś korektor, jakiś ktoś, żeby był koło niej, czyli ktoś przeciwny, no bo jeżeli ona nie umie, to może ktoś by umiał coś, no to by ona się czegoś dowiedziała, proszę Państwa. Saska Kępa wciąż, Saska Kępa, Warszawa Katolicka Polska, ale przecież bez względu na to, czy my tutaj w tej szkole dowiemy się, jak Bogu na imię, że Bóg to Jahwe, bo Bóg nie jest osobą bezimienną, nawet i Baal to też imię Boże, no ale Pan to jest tylko tytuł. Także, proszę Państwa, Świadkowie Jehowy to od 100 lat Wam tłumaczą, że aż dziwne, że Wy tego nie możecie pojąć. Tutaj też te odupki katolickie pojechały na rowerach, coś burczały, proszę Państwa. Ale żeby pochodziły z tej szkoły, z Saskiej Kępy, tu z Pragi Południe, to przynajmniej by wiedziały, jakie jest imię Boże. Jahwe. Jah, Jehowa, ten, który powoduje, że się staje. Bóg jest Bogiem czynu. Bóg jest Bogiem działania, aktywny, który nie tyle tylko, że siedzi na niebie, tak jak to wy, wyznawcy papieża, rozumiecie. Dopiero ze Świadkami Jehowy idziecie teraz, że oni głoszą, że coś się dzieje, że Bóg jest Bogiem ruchu i wy też zaczynacie wręcz nawet wpadać w Świadków Jehowy, starając się ich podrobić. To nie o to chodzi, żeby z nazwy po prostu być podobnym, czy z postępowania, z gestów. Tu chodzi o świat ducha. U Stwórcy najważniejszy jest, u Stwórcy Jehowy najważniejszy jest świat ducha. Ale mówimy tutaj dzisiaj, proszę Państwa, przy 22 czerwca 2014, na Pradze Południe jeszcze będąc, Saska Kępa, o korygowaniu się wzajemnym. To więc, gdyby w Radiu Tok FM był ktoś, kto taką Janinę Paradowską skoryguje, poprawi, no to byłoby dobrze. A jeżeli siedzi taki sam ciołek, tępy jak i ona, choćby, nie wiem, skończył ile, po 10 studiów na łebka, no to duże dotacje z Unii Europejskiej i chyba o to raczej chytrym salcesonom warszawskim, polsko-warszawsko-mazowieckim, salcesonom kutym na grosz chodzi, proszę pan, kutym w grosz, kutym na grosz. Pojęcia nie ma zielonego o pewnych rzeczach. Także, proszę Państwa, jeżeli są to osoby dwie, to dobrze, że to, żeby ta druga osoba była inna, to znaczy, żeby była mądrzejsza, albo ta, albo tamta, to wtedy oni się mogą pouczać. No, także, proszę Państwa, taka Edytka Bukowska jeździła tam pod hotel Sobieski przy placu Zawiszy, była redakcja Ekspresu Wieczornego, to przecież ona była po szkole średniej, ekonomiczne, tutaj na Pradze Południe, przy samej Igańskiej. Pomiędzy Igańską a Majdańską była jej szkoła, technikum ekonomiczne w Warszawie. No tam na wprost rad, jak Państwo pojadą ze 2 km, to przecież Państwo na piechotę lepiej trafią. I ona jeździła jako korektorka, pracowała w redakcji Ekspresu Wieczornego. Także, proszę Państwa, na noc jeździła, potem jakoś tak nad ranem, trzecia, czwarta, przywoziła ją taksówka. Czy to oni opłacali, czy to mieli takie taksówki na miejscu, to już też czasy minione, no ale nie 50 i nie 100 lat temu. Także, proszę Państwa, żeby takie dwie osoby były, żeby się korygowały, jedna taka, a jedna taka, bo u Was, jeżeli są dwie takie same głupie osoby, no to tylko to jest tłum. Biblia mówi i ostrzega, nie idź za tłumem w złym celu. Lepiej, żeby żelazo ostrzyło się żelazem, bo żelazo ostrzy się żelazem, ale u Was nie ma czegoś takiego.